dzisiejszym odcinku razem z Pawłem. Cześć Paweł. Dzień dobry, witam serdecznie. Będziemy rywalizować, kto zje więcej kalorii za 10 zł. Co jest wygraną? Nic. Ja kocham filmy Maxa, nie? Nic nie jest wygraną. Dobra, okej, mi pasuje. I pożyczyłem jeszcze samochód od ciebie, jak co? I kamerę. I kamerę. Masz jakiś plan? Mam plan. Ja nie mam. Nie masz planu? Nie mam. Okej. Okay. I tak z tobą wygram. Zobaczymy. Przekonamy się. Ważne są zasady, ponieważ nie możemy używać żadnych, ale to żadnych... Co miałem powiedzieć? Punktów! Punktów nie wolno używać żadnych. Żabsy, McDonald's, tak. Kurde, mam 4K punktów. No nie możesz. W jednym sklepie możemy kupić maksymalnie jedną rzecz i trzeba ją od razu zjeść, żeby móc kupić kolejną rzecz. Okej, wiadomo. Więc jeżeli filmy tego typu wam się podobają, to zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę pod tym filmem. Tak będzie jest. Bardzo fajnie. Paweł, zaczynamy dosłownie zaraz i spotykamy się tu równo za 2 godziny. Każda minuta spóźnienia to jest minus 50 kalorii. Okej, warto wiedzieć. To co? 3, 4. Czas ruszył. Powodzenia! Spokojnie, nie ma pośpiechu. Widzę, że Paweł też jeszcze nie wyjechał, jak widzicie, stoi Mercedes. My mamy Audi, zawrotna prędkość, będziemy szybko ruszać po zakupy. Jesteśmy pod pewnym sklepem i od razu bym wszedł kupić tam jakąś bułkę pełną ziarnistą, ponieważ mają one sporo kalorii. Więc tak też zrobię, poczekam aż Paweł ruszy, żeby nie ogarnął, że ja tutaj rzeczywiście coś kupuję. Paweł odjechał, okej, czyli on nie będzie tu wchodził do sklepu, on wyjeżdża zupełnie z parkingu, widzicie? My tymczasem szukamy sobie wysokokalorycznych jakichś rzeczy, jakiegoś jedzenia wysokokalorycznego, ale na razie nic nie mogę znaleźć, co by się mieściło dobrze w moim budżecie. Dzień dobry widzowie, ogólnie dawno odcinków tego typu nie nagrywałem, ale to fajnie, stęskniłem się za takimi challenge'ami. Tak jak mówiłem, nie mam żadnego planu, ale wiem za to, że jeżdżenie po małych spożywczakach typu Żabka, jakieś Odido i tak dalej, nie ma sensu. Uderzymy w mini markety. Ja tak nazywam Biedronkę, jakiegoś Lidla i tak dalej. I tam po prostu na spontanie będę szukał najtańszych, a jednocześnie najbardziej kalorycznych rzeczy. Za złote 29 udało mi się kupić tego góralka, który ma ponad 250 kalorii. Ja nie przepadam ogólnie za góralkami, jakoś mi jak średnio podchodzą, ale tu się liczy, kto jakby zje więcej kalorii, więc no musiałem to zrobić. Zaraz obliczę teraz mój budżet. 8,71. I upłynęło nam 20 minut. Zjedzony. Mam już jakiś plan, który będę kontynuował, więc będę się go trzymał, a wy go zobaczycie po prostu w dalszej części odcinka. Ale jestem strasznie ciekaw, co się obecnie dzieje u Pawła. Na sam początek przyjechałem do Lidla i od razu obok mamy tam Biedronkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz generalnie w głowie utworzyły mi się dwa plany. Pierwszym z nich jest przyjrzenie słodyczy, a drugim z nich jest przyjrzenie pieczywa. Bo bułka potrafi kosztować 30 groszy, a z tego, co mi się wydaje, jest dość kaloryczną rzeczą. Także pochodzę sobie trochę tu dookoła i dam wam znać, co wybrałem. Przyjrzałem różne czekolady, różne batony. Niestety nic mnie tak mocno nie zadowoliło, jak kaloryczność kajzerki. 100 gram tego produktu masz 310 kalorii, a jedna kajzerka kosztuje jedyne 35 groszy i waży ona 55 gram. Dlatego w tym sklepie bierzemy jedną taką bułę. Teraz tak, zjemy bardzo dużo kalorii za bardzo niską cenę, tylko nie możemy do tego kupić picia ani nic, no bo zanim odwiedzimy drugi sklep, musimy to skonsumować. Może być to problematyczne, bo ta bułka nie jest najświeższa, a jakoś damy radę. W międzyczasie policzmy sobie kalorie. 100 gram ma 310 kalorii. Podzielimy to na 100, tyle kalorii ma 1 gram i teraz jak pomnożymy to przez 55, to wychodzi na to, że zjemy w tym momencie 170,5 kalorii. Coś czuję, że w następnym sklepie będziemy kupować picie, ale też postaramy się znaleźć takie wysokokaloryczne. Z powodu, że moja umiejętność jeżdżenia manualnymi samochodami jest dosyć niska, dojechałem do Maka, który miał być 8 minut ode mnie, w 15 minut. Super, świetnie, mam trochę mniej czasu, ale nie wiem, czy wiecie, ale jak w Maku tutaj zamówicie, to macie możliwość wypełnienia ankiety. I wtedy z paragonu możecie po prostu sobie wziąć kod i wypełnić ankietę i dostajecie albo darmowego loda, albo frytki, albo cheeseburgera. Więc zamówię coś w Maku i po prostu zrobię ankietę, żeby mieć dwa posiłki w stanie jednego. Z mojego budżetu coraz bardziej ubywa pieniędzy, bo nie minęła jeszcze godzina, a ja już wydałem ponad połowę, bo sam hamburger, jak widzieliście, kosztował 4,90. No to i tak jest dosyć mała cena, a hamburger ma tu coś koło też 250 kalorii, więc będziemy mieć już prawie 500 kalorii w sumie, a zostaje nam jeszcze jakieś 3 coś nam zostaje. Wypełnij naszą ankietę i możemy sobie coś dobrać, ale najpierw zjedzmy hamburgera. Mamy krótką ankietę, szybko ją wypełnimy. Jednak długa ta ankieta. Mamy, możemy odebrać nagrodę. Klikamy, mamy jakiś kod, idziemy go zrealizować. Okazało się, że możemy wziąć kawę czarną albo kawę z mlekiem. Wziąłem kawę z mlekiem, coś koło 150 kalorii. Sława ta kawa, nie lubię kawy z Maka. Myślałem ludzi ogólnie, żeby prosić ich o paragony i robić w kółko te ankiety. Bo myślałem, że będzie można wybrać hamburgery albo lody. Kiedyś tak było. A po kawę mi się nie opłaca. A została już tylko godzina. Nie jest wcale taka zła jednak. Dobra, kola w 100 ml ma 42 kalorie, a taki Red Bull
w 100 ml ma 46 kalorii. Tylko że z kolei puszka Red Bulla ma 250 ml, a puszka Coli 330. Także bardziej opłaca się wziąć kolę i wydaje mi się, że to są najbardziej kaloryczne napoje. Chociaż pomyślałem teraz jeszcze o lodach. W sumie lodem też się napoje, a może być bardziej kaloryczne. Dlatego chodźmy zobaczyć na lody. O lodzie ekipy, pokaż. 100 gram 176 kalorii, a ile to ma gram? Ale ma tylko 67 gram. A Magnumix 326 kalorii, ale ma 73 gramy. Używając mojej szybkiej matematyki doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie wziąć butelkę coli. Większe niż puszka, większe niż lód, co zatem idzie bardziej kaloryczne. Doszedłem do kasy i uświadomiłem sobie, że skupiłem się za bardzo na kaloriach, a w ogóle nie patrzyłem na cenę. I ta kolka kosztowała mnie 3,79. Trochę dużo, ale stwierdziłem już, że nie będę kombinować. Jest jak jest, pijemy sobie kolkę. Swoją drogą, policzmy ile to ma kalorii. Skoro 100 ml ma 42, to musimy 42 pomnożyć razy 5 i mamy 210 kalorii. Myślę, że całkiem spoko i swoją drogą to też był bardzo łatwy produkt do spożycia. Szczególnie po tej bułce. Wyzerowane, możemy lecieć dalej. Z budżetu zostało nam już tylko 3,81. I szczerze myślę, czy nie pojechać i nie kupić 500 gram makaronu. Ugotować go w domu i zjeść całego. Ponieważ to by było jakieś dodatkowe 600 kalorii. Czyli 1200 kalorii miałbym zaliczone. Przejadę się i zobaczę. Biorę makaron i kosztuje 3,49, więc zostaje mi się jakieś 20 groszy, ale za to już raczej nic nie kupię. Zostało nam 32 grosze. Niedobrze. Wracam do domu gotować ten makaron. Maksiu powiedział, że nie możemy korzystać z naszych punktów, ale nie wspomniał nic o kuponach. I wszedłem właśnie sobie na aplikację KFC. I powiem wam szczerze, że gdybym wszedł na początku filmu tutaj, to bym to wygrał. Bo mamy chociażby dwa razy wielką dolewkę za 10 zł, co za tym idzie, bym mógł pić coli do woli. Ja bym zgarnął mnóstwo kalorii. Mamy też na przykład kukurydzę, onion ringsy i dip za 8 zł. Albo cheeseburgera i lejsy za dychę. Aczkolwiek wydaliśmy już 4,14, co za tym idzie, nie stać nas na to wszystko, poza jedną rzeczą. Chodzi mi tu o dwie porcje frytek za jedyne 5 zł. Wydaje mi się, że możemy to traktować jako jedną rzecz, no bo jest to na jednym kuponie, nie da się tego podzielić na dwa. Dlatego jedziemy teraz do KFC. No, ja wiem, że mnie tutaj nie powinno być w ogóle, ale ja muszę sobie nabić kalorie. Wstaw mi wodę, szybko gotujemy makaron. Dobra, więc ja biorę się za gotowanie makaronu i za 45 minut muszę być na parkingu z Pawłem się spotkać. Dwie porcje fryteczek, do tego mam dwa keczupy. Swoją drogą nie sprawdziłem kaloryczności tych frytek przed ich zakupem. Zaraz zobaczymy, ile to ma kalorii. Już sprawdzimy, czy keczup ma jakieś kalorie. 100 gram keczupu ma 147 kalorii. Zaokrąglimy, że te keczupy dają nam 35 kalorii. Polewamy nasz keczupik. W międzyczasie sprawdźmy kaloryczność frytek w KFC. Małe frytki mają 179 kalorii. Czyli jak zjem to wszystko, to zjem aż 393 kalorie. To daje nam łącznie na ten moment aż 773 kalorie. Zostało nam jedyne 86 groszy. Za tą kwotę pojedziemy poszukać czegoś do netto, bo jest to kolejny tani minimarket. Ogólnie najlepiej by było kupić jakieś cukierki na wagę, żeby dopasować wagę do naszej kwoty. Aczkolwiek tutaj chyba może być problem, żeby dostać coś takiego. Dlatego idziemy obczaić batoniki. Zośka kosztuje 89 groszy. O! Jest Zośka, nieoblewana. Za 59 groszy. Porcja tego batonu ma 164 kalorie. Czyli po prostu ten baton ma 164 kalorie. Zajadamy go sobie. Gdybym zjadł frytki z kolą w odwrotnej kolejności, to w sumie można by powiedzieć, że zjadłem kolację, napiłem się i po niej zjadłem deser. Witam w pełnej misce makaronu. Ej, ale skąd mam wiedzieć, ile zjem? No musisz zjeść całe. Ale patrz, jakbyś przemyślał i kupił sobie sos instant jakiś do tego. Do skitu. Pieczeniowy. Albo jakiś pomidorowy. A to kosztuje. A nie mam pieniędzy. Nie przesadzaj, trochę makaronu zjadłem. Ale ja wcześniej też jadłem. Co jadłeś? Hamburgera. O, takie duże. Góralka. O, takie duże. Czuję się dzisiaj taki napchany strasznie. Kupiłem makaron, ugotowałem cały, jest go naprawdę dużo. Ja mało go zjadłem w ogóle bardzo, ale... Z jedną czwartą zjadłem. Z jedną czwartą, więc policzymy kalorie za jedną czwartą. Bo ta miska jest w sumie tutaj szeroka. Tak, ona na dole się zwęża, o. Spotkamy się zaraz z Pawłem i zobaczymy, kto zjadł więcej tych kalorii. Dla mnie jest przykra wiadomość. Okazało się coś zupełnie inaczej niż było kiedyś i padł mi plan zupełnie. W sensie, tyczy się to ceny inflacji czy czegoś innego? Nie. W McDonaldzie, jak zamawiałeś coś, to myśmy do wypełnienia ankietę. I mogły dostać hamburgera albo lody. Obecnie jest to kawa! A tak to bym od ludzi prosił o paragony i wypełnił tą ankietę od cholery razy, żeby mieć nieskończone jedzenie. Ale to byłby dobry patent. Byłby. A ile masz kalorii? Coś koło 850. No to ja cię przebiłem. 937. Nie, ale to nie dużo więcej! Nie, jak dużo na więcej. To, że plan mi się zupełnie wysypał, że straciłem dużo czasu, to nie jest tak źle. To wygra, a nic nie wygra. No. I to mi się podoba, to było tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Tak jest. A my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia i cześć!